Dzień dobry Państwu. Po licznych już punktach programu dzisiejszego poświęconego ekoapokalipsie, ewentualnej ekoapokalipsie i antropocenowi doszliśmy do momentu debaty z uczestnikami i uczestniczką wcześniejszych punktów programu. Za chwilę jeszcze raz przypomnę, kto będzie rozmawiał. Mamy za zadanie zastanowić się nad kwestią taką, czy antropocen, czyli epoka człowieka, to brzmi dumnie, bo tak energicznie jest po tym jakaś energia, ale czy rzeczywiście mamy z czego być dumni? Za chwilę się nad tym właśnie będziemy zastanawiać. Jedna prośba ze względu na reżim ciągle obowiązujący epidemiczny. Proszę publiczność o zaopatrzenie się w maseczki, bo takie są wymogi. My tu jesteśmy izolowani i bezpieczni, więc spróbujemy też bezpiecznie do końca tej debaty dotrzeć. I dla przypomnienia, od mojej skrajnej lewej jest z nami pani Urszula Zajączkowska, biolożka i poetka, autorka książki, między innymi książki Patyki i Badyle, ale to jest najnowsza rzecz, a też dla mnie szczególnie ważna, bo nominowana do paszportów polityki. Więc dzień dobry, witamy jeszcze raz. Dzień dobry. Dzień dobry, dziękuję. Jest pan Arkadiusz Szaraniec, który też już tutaj występował, jak sam się przedstawia, ekoista, między innymi też autor, podróżnik i autor bardzo ważnej książki dla wszystkich, którzy są związani z Warszawą i okolicami, Dzika Warszawa, bo odsłania rzeczywiście niezwykłe aspekty naszego pięknej metropolii czy aglomeracji, tak żeby tak nie warszawsko-centrycznie nie zabrzmieć. I profesor Witold Orłowski, ekonomista, ale znacznie szerzej wykorzystujący ekonomię do szerszego patrzenia na świat i procesy, które się dzieją. O tym rozmawialiśmy nie tak dawno, a powodem do tej rozmowy była książka bardzo jeszcze gorąca, Świat, który zachorował, ukazała się dosłownie kilka dni temu. No i właśnie, antropocen to jest pojęcie, które już, jeszcze jak było wprowadzane do debaty publicznej w 2000 roku przez Paula Krucena i Eugenia Stormera, no to wybitnych uczonych, no, Krucen to noblista, dostał Nagrodę Nobla z chemii za wyjaśnienie mechanizmów powstawania dziury ozonowej, ale mimo wszystko wtedy, kiedy oni właśnie mówili o antropocenie, to traktowano to trochę jako taką metaforę. Im chodziło w tekście, który wtedy opublikowali, stawiali tezę, że coś się, musimy uznać, że zmieniła się epoka i to nie taka tam w sensie, że jakaś rewolucja przemysłowa czy coś takiego, tylko że w kategoriach znacznie poważniejszych, że oto żyjemy w czasach, w których człowiek stał się główną siłą sprawczą kształtowania geoekosystemu całego, nie tylko w wymiarze lokalnym, ale po prostu globalnym, systemowym. I że to jest radykalny przełom. Oni tam wymieniali z punktu widzenia wiedzy w roku 2000 różne tego miary. Dzisiaj to już nie jest tylko metafora, tylko oficjalna propozycja grupy roboczej do spraw antropocenu, która powstała w Międzynarodowej Unii Nauk Geologicznych. Działa ona od 2009 roku i ta właśnie grupa robocza już w 2016 roku pierwszą rekomendację sformułowała na ówczesny Kongres Unii Geologicznej, by rzeczywiście uznać, że w kategoriach geologicznych przeszliśmy z holocenu do antropocenu, czyli do epoki człowieka. Oni powtórzyli tę rekomendację w zeszłym roku latem, więc z czym już geologowie nad tym pracują. Po prostu pozostanie po tym, co robimy z ziemią, już takie ślady i tam oni różne podawali miary tego. No, chociażby ten najważniejszy, który został przyjęty, to są oczywiście efekty sztucznej promieniotwórczości. One już na zawsze będą świadczyć o tym sposobie oddziaływania na rzeczywistość. Ale inne są ciekawe. Oficjalne nie były podane, ale też się pojawiały w takiej dyskusji. No to jest to fakt, że zjadamy 60 miliardów kurczaków rocznie i coś musimy robić z ich kośćmi. Prawda? To pozostałości tych 60 miliardów kurczaków to po prostu są potężne warstwy geologiczne, które zostaną też już na zawsze. I tworzywa sztuczne oczywiście, które to powoduje, że nawet niektórzy sugerują, że może powinniśmy nazywać tę epokę plastikocenem, prawda? Kiedy widzimy, co się dzieje i tak dalej.
No, no właśnie, ale z drugiej strony ten antropocen tak nam koresponduje z taką no, pochodzącą z humanizmu, tradycją antropocentryzmu, czyli człowieka jako tego no, korony stworzenia i najwyższego osiągnięcia i ewolucji biologicznej i jednocześnie autoewolucji kulturowej. No i czy to zderzenie antropocentryzmu z faktem antropocenu, który jednak przejawia się głównie w negatywnych aspektach, czyli właśnie w naszym oddziaływaniu na środowisko, ale jednak właśnie w sposób negatywny, bo mówiliśmy o tym plastikocenie, mówimy o zmianach klimatycznych, mówimy o szóstym wielkim wymieraniu, czyli o zagładzie gatunków no, w sposób czy w tempie no, niezwykle szybkim, od dawna nienotowanym w dziejach ekosystemów. Więc to wszystko pokazuje, że ten antropocentryzm zaczyna być niebezpieczny dla ekosystemu i Ziemi jako całości. Nawet w jakimś sensie ta dyskusja nabrała ciekawego wymiaru teraz przy okazji pandemii, kiedy pojawiły się takie interpretacje, że to, co się dzieje teraz z nami w czasie pandemii, co może się dziać przy kolejnych nawrotach, to jest zemsta Medei, Ziemia, natura odpowiada, prawda, mści się na to już nie jest matka Gaja, prawda, która jest troszczy się o wszystkich, tylko po prostu zaczyna tego narośl rakową, jaką stała się ludzkość, po prostu korygować. No więc w gronie, jakim tu jesteśmy, zastanówmy się dokładnie, czy rzeczywiście żyjemy w nowej epoce, no i co możemy z tym zrobić. Ja zacząłbym od pytania do profesora Orłowskiego, w jakimś sensie trochę kończąc dyskusję, której nie mieliśmy szansy, bo czasu nas za dużo nie było, ale no właśnie, o tym akurat nie mówiliśmy, troszeczkę dotknęliśmy kwestii zielonej modernizacji jako odpowiedzi na kryzys, ale teraz pytanie już wprost ze środka w związku z wyzwaniami ekologicznymi. Czy ekonomia dzisiejsza, ta, która ma wpływ na kształtowanie polityk gospodarczych i w ogóle polityk, no w ogóle uwzględnia fakt antropocenu? Czy mówi się wśród ekonomistów o tym, że to jest epoka człowieka? No krótko mówiąc, zdarza się oczywiście, natomiast generalnie powiedziałbym, jest mało takiego poczucia, że żyjemy w czasach nieporównywalnych z czymś, co było jeszcze, nie wiem, 100 lat temu. Przepraszam, może ja, jakbyś pozwolił, to zacznę od pewnej liczby. Niestety nie mogę pokazać wykresu, który fantastycznie to pokazuje, ale wiecie Państwo, że PKB, czyli wartość, to jest wartość produkcji, to jest produkcja wszystkiego i to jest mierzone tak naprawdę od, nie wiem, tam 70 lat na świecie, natomiast są szacunki, jak PKB ile PKB, czyli wartość produkcji wynosiła na świecie no, od zerowego roku. Tak naprawdę to można zrobić sobie no, całkiem niezłe szacunki od czasu, jak człowiek zszedł z drzewa, to ile wytworzono, ile człowiek wytworzył produkcji. No i wszystkiego, towarów, usług, no bo PKB wszystko to mierzy. Otóż jeśli na ten wykres popatrzeć, no nie pokażę go Państwu, ale powiem dwie rzeczy najbardziej szokujące. 1/4 całej produkcji, wszystkich towarów, produktów, usług, które człowiek wytworzył od czasu, jak zszedł z drzewa, została wytworzona od roku 1980 do dzisiaj. A 10% w ciągu ostatnich kilkudziesięciu miesięcy. Powiedziałem, nawet ekonomiści w większości nie zdają sobie sprawy z tego, czy w pewnym sensie zaakceptowali ten świat, w którym żyjemy, jako normalność i uważają, że on właśnie zawsze trochę tak wyglądał. To jest świat, w którym mamy do czynienia z rozwojem wykładniczym. No, jesteśmy przyzwyczajeni. No, PKB, no ile ma wzrastać? No, 3% rocznie. Tak? No, przecież to jest dla nas normalne. Jak nie wzrośnie o 3%, no to jest jakaś tragedia. No, bo powinien nawet szybciej. 250 lat temu chyba, nie, 200 lat temu Robert Malthus sformułował teorię, która w sensie ekonomicznym była trochę zbyt prymitywna, ale właściwie ona cały czas gdzieś tam tkwi u podstaw, że wzrost wykładniczy
z natury rzeczy, gdyby się ciągnął w nieskończoność, to musi prowadzić do nieskończenia wysokiego, do nieskończonych poziomów. No a zasoby w oczywisty sposób są ograniczone, nie rosną w sposób. Zasoby te, które mamy na Ziemi, no wszystko jedno, jak je mierzyć, czy ropą naftową, czy całkowitą skumulowaną energią, która jest dostępna i tak dalej, entropią, no na różne są różne mądrzejsze, mniej mądre sposoby, znaczy prostsze, bardziej skomplikowane, ale za każdym razem kończymy na tym, że mimo wszystko tych zasobów jest ograniczona ilość. Czyli wzrost wykładniczy nie może trwać w nieskończoność, bo jest arytmetyczną niemożliwością, żeby coś, znaczy jest matematyczną niemożliwością, żeby coś, co bazuje na skończonych zasobach, wzrosło do nieskończonej wartości. Ekonomiści ze większości, myślę, nie zdają sprawy z tego, że to, co uważamy za normalność dzisiaj, czy ten okres wzrostu i wzrostu takiego rzeczywiście, który powiedziałem, może grozić, znaczy inaczej, może trwale zmieniać przynajmniej planetę, na której mieszkamy, to jest naprawdę sprawa ostatnich 100. Znaczy ten wzrost się zaczął od czasu rewolucji przemysłowej, tak naprawdę tej pierwszej, gdzieś w XIX wieku i naprawdę przyspieszył dopiero od połowy XX wieku i nabrał to charakteru zupełnie przerażającego. No i z tego punktu widzenia, znaczy to jest jeszcze jedna rzecz, którą warto pamiętać. My jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że żyjemy w świecie wzrostu. I tego się oczekuje od gospodarki i tego ludzie oczekują po prostu społeczeństwa. No więc jeśli popatrzeć na dane historyczne szacunki, to można powiedzieć tak, lat temu 300, czy 400, czy 500, człowiek całe życie mógł przeżyć i nie widział żadnego wzrostu gospodarki, żadnego wzrostu dochodu w ciągu swojego całego życia. Dlaczego? No przede wszystkim dlatego, że w ciągu całego tego życia mogło się nie zdarzyć żadne duże technologiczne, żaden duży technologiczny wynalazek, który by zmieniał to życie, bo tak naprawdę to rozwój technologiczny stoi oczywiście za tym przyspieszeniem gigantycznym rozwoju gospodarczego. Czyli twierdzenie, że i tacie, które mamy gdzieś z tyłu głowy, które chyba ekonomia cały czas właśnie nie może odrzucić, to twierdzenie, że jesteśmy wskazani na życie we wzroście. Znaczy, że to jest jedyny właśnie model życia, że w ogóle nie wchodzi, no bez tego no to w ogóle jest katastrofa gospodarcza. To tak naprawdę jest sprawa ostatnich kilkudziesięciu lat. Dawniej człowiek przeżył, przeciętne tempo wzrostu przez parę tysięcy lat ostatnie wynosiło mniej niż 0,1% rocznie. To znaczy, że jak człowiek miał szczęście, to w czasie całego jego życia mogło 2%, na przykład 3% zwiększyć się ten wytwarzany PKB na świecie. To jest niewidziane jeszcze, że jego dochód tak wzrósł, bo jeszcze ludność rosła w międzyczasie. No więc krótko mówiąc, dzisiaj jak Państwo wiecie, jak no może akurat nie w roku pandemii, ale jak przyjść do, nie wiem, dyrektor powie w fabryce rok temu powiedział, że mniej niż tam 5% zwiększy płace w ciągu roku, no to w ogóle skandal, że to w ogóle wzrostu żadnego. W ogóle jak można żyć bez wzrostu, z tak żenującym wzrostem płac? Kiedyś życie wyglądało inaczej. Myślę, że to przejście, tak naprawdę w sensie ekonomicznym, to przejście od, no właśnie, od momentu, kiedy człowiek no, konstruował, żył, coraz więcej wytwarzał i tak dalej, do momentu, w którym zaczął się wzrost dać już naprawdę, ale wykładniczy, w sensie obciążający w stosunku do zasobów, w stosunku do całego środowiska, w którym człowiek żyje. To jest sprawa ostatnich kilkudziesięciu lat i tak wcale być nie musi i tak wcale nie było zawsze. Więc te wszystkie znane wypowiedzi, że zmiany klimatu, ach nieprawda, przecież wiadomo, że zawsze klimat się zmieniał i tak dalej. Bzdura, znaczy oczywiście, że zawsze się zmieniał klimat, tylko że dopiero teraz mamy zmiany następujące w takim tempie i nie ma cienia wątpliwości, że za tym tempem no nie ma innego czynnika, który wytłumaczyłby zmiany w takim tempie następujące niż właśnie przesunięcie się do nowej epoki geologicznej. Ekonomia bardzo cały czas z tym nie radzi. Zobaczymy, czy jakiś wstrząs nie będzie jednak nie zmusi nas do tego, żebyśmy bardziej na to uważnie spojrzeli. Ale powiedziałem, ekonomia sobie z tym nie radzi, z tym zaakceptowaniem faktu, że nie zawsze wcale musi być wzrost. I społeczeństwa sobie przede wszystkim nie radzą, bo są przyzwyczajone do tego, że każdy rok jest lepszy od poprzedniego, przeciętnie oczywiście, i każda następna generacja będzie miała lepiej od poprzedniej generacji. Do czasu, do naszych czasów tak było, ale już zdaje się wygląda na to, że już ta młodsza, ta już nie ma obecna młodsza generacja wcale nie może mieć takiej pewności. To oczywiście zmieni zupełnie wyobrażenie nasze o ekonomii.
Dziękuję bardzo. Mamy perspektywę ekonomisty przedstawiającego perspektywę ekonomiczną i jak widzimy dobrze nie jest, ale zobaczymy, porozmawiamy jak sobie z tym poradzić. Teraz przeskoczę trochę dalej do pani Urszuli Zajączkowskiej i tu chciałbym z kolei zapytać, bo pani łączy jakby dwie perspektywy. Naukowczyni, która jakby bada no, zgodnie z metodami nauki rzeczywistość biologiczną i jest pani poetką, czyli tę samą rzeczywistość ogląda jeszcze innymi zmysłami, tak bym powiedział. Czy te oba aparaty obserwowania prowadzą do podobnych konkluzji, jeśli chodzi właśnie o stan, w jakim jesteśmy teraz na Ziemi, czy to są dwa różne światy? Myślę, że nie. I w nawiązaniu do wypowiedzi pana profesora pozwolę się lekko nie zgodzić z tym, że ten wzrost dotyczy ostatnich lat. Ja nie mówię tutaj o wskaźnikach i w ogóle definicjach ekonomicznych. Natomiast od momentu, kiedy człowiek zaistniał i zauważył, że potrafi wykorzystywać jakiekolwiek narzędzia, używał ich do tego, żeby zabijać, rżnąć i jakby jak największe areały osobnicze zasiedlać. Zauważył, że potrafi uprawiać rośliny, więc wycinał lasy po to, żeby mieć te rośliny. I to się dzieje cały czas od samego początku. Co ważniejsze według mnie, nie ma w tym nic dziwnego. Jest to prawo wspólne dla wszystkich istot, które żyją. Teraz za oknem mam jabłoń. Ona bardzo się stara, żeby jej owoce i geny, które są w nasionach, które właśnie się jakby wytworzyły się w trakcie zapylenia, znalazły się jak najdalej. Więc te owoce będą jak najbardziej słodkie po to, żeby teoretycznie dzikie zwierzęta, które tutaj by się znalazły, rozniosłyby je jak najdalej. Więc jakby to samo dotyczy wszystkich ptaków, wszystkich roślin. To, że każdy żywy próbuje jakby roznieść swoje geny, czyli mówiąc z punktu widzenia biologii, jakby rozszerzyć swój areał osobniczy, jest czymś naturalnym. W związku z tym problem tylko polega na tym, że człowiek ma niesamowitą moc twórczą, jak i niszczycielską przy tym, przez swój intelekt, przez możliwość wytwarzania rozmaitych rzeczy, a także, co ważne, idei. I za tymi ideami na przykład w ostatnich latach udało się nam siebie oszukać, że potrzebujemy coraz więcej. Że potrzebujemy więcej nowych rzeczy. I wpadliśmy w jakąś pułapkę, szczególnie mówię tutaj o modernizmie, mówię o tym wszystkim, co się zaczęło od oświecenia, że to umysł rządzi człowiekiem i światem i że to umysł jest odpowiedzią na cały świat, a nie duch, nie wrażliwość człowieka, nie wyobraźnia. Doprowadziło do tego, że mamy teraz właściwie kryzys, który jest kryzysem wyobraźni, jest kryzysem duchowości człowieka. Zapomnieliśmy, że mamy to. To zostało w bardzo dużej przestrzeni zagospodarowane, właściwie można powiedzieć zawłaszczone przez Kościół. Rozmaite kościoły. I teraz ciężko jest z tego wyjść. Ciężko jest powiedzieć człowiekowi, hej, ty masz wrażliwość, ty masz ducha, który może znowu jakby stworzyć pewną nową rzeczywistość. Nie musisz wcale posiadać coraz więcej i tak dalej, i tak dalej. Więc, a do tego jeszcze, wracając do tego rozumu, jest tragiczna niewiedza przyrodnicza. W ogóle to, że ludzie nie rozpoznają drzew, które żyją wokół siebie, w najbliższym otoczeniu człowieka, nie rozpoznają, nie wiem, 10 gatunków ptaków. Na trawę, mówią trawa, chociaż w Polsce jest 150 gatunków, a na świecie, nie wiem, 11 tysięcy. Jest jakby świadomość tego, kto żyje obok nas. I tutaj podkreślam słowo kto, a nie co. Jest strasznie ważne. I my wciąż w szkołach uczymy dzieci dokładnie tak samo, jak zostaliśmy i zostali nauczeni ci, którzy zdewastowali Ziemię. Ta narracja, ten sposób tłumaczenia rzeczywistości, wykluczający całkowicie wrażliwość człowieka, czy jego wyobraźnię, czy jakby wyobraźnię dziecka, które podchodzi, proponuje coś swojego, jest całkowicie od razu kasowane.
w imię modernizmu i mówienia, że matematyka i fizyka rządzą światem, doprowadziła do tego, że jakby ludzie, którzy podchodzą, wchodzą do lasu, wchodzą w łąkę, patrzą na to wszystko wokoło nich, umierające, zasychające, nie są w stanie tego nazwać, albo zawstydzają się, albo nawet zawstydzają się temu, że nie wiem, że przytulają się do drzew. Często dostaję takie pytania, czy to ma znaczenie, albo czy ma znaczenie, że ja mówię do roślin. To mniejsza o to. Problemem jest tutaj, że ludzie się zastanawiają, jakby, że ta przestrzeń emocjonalna w stosunku do natury jest czymś jakimś dziwnym. Jeśli ludzie nie odbudują swojego ducha, nie odbudują tego, że nie uwierzą w to, że są dobrzy, wiara w dobrego i twórczego człowieka, nie mamy szans. Tak uważam. Dziękuję. Tę duchowość będziemy jeszcze dopytywać w też właśnie aspekcie tej drugiego filaru pani aktywności, czyli poezji, ale to za chwilę może, bo na razie mocne tutaj jakby stanowisko i czas pana Arkadiusza, ekoistę, zapytać, jak pan się plasuje tutaj od materii, którą zajmuje się ekonomia i ducha, którego przywołała pani Zajączkowska, jak pan się odnajduje i gdzie widzi problem, jeżeli widzi pan problem z antropocenem? No, oczywiście, że widzę problem, a przede wszystkim jestem tym problemem, myślę, że jak zdecydowana większość ludzi, sparaliżowany. To jest tak, że my nie umiemy nie tylko rozmawiać w przestrzeni prywatnej i publicznej, ale nie umiemy również przedsięwziąć takiej prawdziwej, nie wiem, krytycznej autorefleksji, bo z jednej strony mamy chęć poprawy, a z drugiej strony taką ogromną pokusę używania najbardziej ostatecznych argumentów, które również odbijają się w tytule tej dyskusji. I zdecydowana większość, myślę, że 999 promili społeczeństwa, słysząc takie pytanie, które grozi wyjściem ze strefy komfortu, natychmiast odchodzą od tego problemu. Ja chciałbym powiedzieć ze swojego skromnego, prywatnego punktu widzenia, bo innego nie mam. Z jednej strony teatrologa, człowieka zajmującego się teatrem, z drugiej strony człowieka, który zawsze był utopiony w naturze, że nie wiem, jak to ująć, ale chyba właśnie w taki sposób, że bo i teatr, i natura uczy zaglądanie pod powierzchnię zjawisk. To jest absolutnie dla mnie cecha wspólna. Wszystkim ludziom, którzy mnie pytają, jak to się stało, że zajmowałem się tyle teatrem, a zacząłem pisać o ptaszkach. Dla mnie to jest jedno i to samo, że zacytuję takie piękne powiedzenie Lichtenberga, który powiedział, że najbardziej interesującą powierzchnią na świecie jest twarz ludzka. I prawdziwi aktorzy nie wypowiadają absolutnie wszystkiego, tylko sygnalizują. Jeżeli się traktuje teatr jako nie cel, tylko jako instrument, który uczy pewnej wrażliwości, to tak samo można język sztuki i język wrażliwości na naturę odnieść właściwie do całego świata. I najważniejszy morał, którego ja się nauczyłem w kontakcie z wieloma artystami, czytając różne rzeczy, analizując teatr absurdu, to jest taki. Człowiek od dawna żyje iluzją, że jest istotą racjonalną, ale postępuje w sposób skrajnie nieracjonalny. I tyle. I kontrast pomiędzy tą iluzją a praktyką, która w wielu momentach dowodzi, że i poszczególne jednostki, całe zbiorowości zachowują się według instynktów dyktowanych przez gadzi umysł, nie można tego inaczej nazwać, tylko zredukowanych do instynktów walki, posiadania i zaspokojenia tych podstawowych swoich własnych egoistycznych pragnień. Więc ja jedyne wyjście, jakie w tym momencie widzę, to jest w jaki sposób, że użyję zdewaluowanego hasła, nie wiem, powrót do źródeł, do podstawowych instynktów, do lojalności, przepraszam bardzo, do miłości, do zaufania, do dialogu, do tego właśnie,
co robię codziennie, a również dzisiaj, czyli staram się być egoistą. Robię różne rzeczy, które są dla mnie przyjemne i korzystne, ale są również przyjemne, korzystne dla środowiska, dla innych ludzi. I takie rzeczy są możliwe, tylko że w powszechnej refleksji nie za bardzo dostępne, chociaż jednocześnie pożądane. I nie wiem, jak z tego paradoksu wyjść. I dodam jeszcze. A czy antropocen brzmi dumnie? Nie, on brzmi obco. Ponieważ my bardzo lubimy dawać etykietki, dawać nazwę i daje nam to pewne poczucie bezpieczeństwa, że jakoś rozumiemy zjawisko, proces, w którym tkwimy, że tak jakby częściowo nad nim panujemy, natomiast tak naprawdę nie panujemy. Dziękuję. Będziemy dalej szukać też odpowiedzi, mam nadzieję, chociaż trochę pozytywnych, ale to znowu czas wrócić do ekonomisty, bo tu przywołanie tego złudzenia racjonalności człowieka, który chyba jest też podstawowym złudzeniem ekonomii, prawda? Homo economicus jako aktor, no ciągle neoklasycznej teorii ekonomicznej, która dominuje, prawda? I to, że my właśnie maksymalizujemy racjonalnie jakby swoje działania. Jak sobie radzi ekonomia właśnie z tym, co mówili tutaj poprzednicy? Czy w ogóle uwzględnia i jest możliwe uwzględnienie w modelach ekonomicznych ducha, tak to nazwijmy w uproszczeniu? No oczywiście, znaczy ekonomiści neoklasyczni, neoliberalni dochodzili do tego, że robili taką funkcję użyteczności, która na przykład, która tłumaczyła dlaczego człowiek podejmuje racjonalną decyzję, na przykład małżeństwo zawierając, i to wynika z porównania korzyści, które się ma z małżeństwa i posiadania rodziny, z kosztami, które się z tym wiążą różnego rodzaju i tak dalej. Także teoretycznie można wszystko tym modelem objaśnić. Natomiast i homo economicus to nie jest tylko taki, który wszystkie decyzje podejmuje w oparciu wyłącznie o pieniężne wskaźniki, ale homo economicus jest przede wszystkim koncepcją człowieka, który w rozumowy, przeciętnego oczywiście, który w taki rozsądkowy sposób. Zwróćcie uwagę, że ekonomii nie wymyśli, no podobnie jak stary żart mówił, że komunizmu nie wymyślili uczeni, bo by na myszach spróbowali. Ekonomię wymyślili filozofowie. Adam Smith nie był matematykiem, nie był filozofem. I w duchu anglosaskiej, tej racjonalnej filozofii, zrobił założenie twarde, że człowiek jest racjonalny w swoich, przeciętny człowiek jest racjonalny w swoim postępowaniu. Oczywiście z tego, na tej podstawie swój rodzaj filozoficznego modelu pokazującego, że dzięki działaniu rynku ta pojedyncza, egoistyczna racjonalność per saldo powoduje, że wszyscy mają się lepiej i tak dalej, i tak dalej. Ale znaczy ja zawsze będę bronić Adama Smitha w tym sensie, że to jest bardzo łatwo podważać na zasadzie powiedzenia, no przecież jasne jest, że człowiek nie zawsze jest racjonalny. No, coś trzeba założyć o naturze człowieka. Czy zakładamy, że jest racjonalnym, fundamentalnie racjonalny w swoich decyzjach? Przeciętny człowiek, no wiadomo, że w każdej decyzji możemy być akurat irracjonalni, ale no, czy też zakładamy, że nasze decyzje są zupełnie przypadkowe? Adam Smith, niezależnie od tego, czy ekonomiści, właściwie wszyscy ekonomiści tak naprawdę przed Adamem Smithem chylą czoła, nawet jeśli nie są neoliberalni. To wiecie Państwo, to jest po prostu to jest filozoficzny fundament ekonomii. No oczywiście, że zwróćcie Państwo uwagę, że ekonomia właśnie tak jak z tymi myszami nie powstała w laboratorium, tylko była próbą opisania świata i działania ludzi. Znaczy ten świat się stawał, gospodarka w XVIII już wieku zaczęła być na tyle skomplikowana, ludzie przestali rozumieć, dlaczego ceny rosną, spadają, ich dochody rosną, spadają, złota ubywa, przybywa i tak dalej, i tak dalej. I odpowiedzią na to była ta filozoficzna koncepcja Adama Smitha. Potem oczywiście, jak wiadomo, ekonomia przychodziła różne już swoje, próbując to, co Smith stworzył jako teorię w gruncie rzeczy filozoficzną, którą notabene na gruncie tak zwanego instytucjonalizmu najmocniej podważył Marx, bo stwierdził, że to człowiek owszem ma swoje zachowania, ale człowieka można zmienić instytucjami, mówiąc najogólniej. Czyli krótko mówiąc, jak człowieka się oduczy egoizmu, to on może również
tak samo być racjonalny. Ciekawe, że Adam, znaczy, żeby Państwo wiedzieli, Karol Marx jest też uważany za klasycznego ekonomistę. Wcale nie, znaczy to nam się nałożyło, że socjalizm to co innego niż kapitalizm. Jest no, w pewnym sensie takim krytykiem Smitha, a jednocześnie kontynuatorem Adama Smitha. I to jest to najdalej idące stwierdzenie, że człowieka można na przykład oduczyć egoizmu, ale to nie zmienia faktu oczywiście, że Marx tak samo jak Smith zgodził się, ale człowiek nadal jest racjonalny w swoich decyzjach. No jeśli oczywiście powiemy, że nie jest, no to cała ekonomia traci sens, dlatego że ekonomię budujemy jedynie jako taki model tłumaczący. No, jeśli człowiek jest racjonalny, no to tłumaczymy, dlaczego takie decyzje, a nie inne podejmuje, dlaczego efektem tego w skali całego społeczeństwa, całej gospodarki jest to, a nie coś innego. To oczywiście czasem jest wtedy pytanie, jak człowiek zaczyna sam niszczyć, sam podcinać gałąź, na której siedzi i tak dalej, to oczywiście w tym momencie zadajemy pytania, no to na czym ma polegać ta jego racjonalność. Ostatnie kilkadziesiąt lat, ostatnie powiedzmy 20 przynajmniej nagród Nobla z dziedziny ekonomii były za każdym razem za analizę tego, dlaczego ta racjonalność człowieka nie jest tak prosta, jak filozoficznie, jeszcze raz podkreślam, filozoficznie zakładał Adam Smith. Notabene Adama Smitha nie, znaczy, czy lubimy neoliberalną ekonomię, czy neoklasyczną, czy nie, to nie obciążajmy Adama Smitha odpowiedzialnością za to, bo to dopiero w XIX wieku jego taka opisowa, filozoficzna koncepcja została zapisana w formie modelu matematycznego wraz z sugestią, że no to mamy opisany rzeczywiście świat. Te równania opisują świat rzeczywiście. No i dzisiaj, jak wiadomo, to wzbudza ogromne tak zwana ekonomia neoklasyczna. Nigdy nie nazywa się klasyczną, tylko neoklasyczną, bo była tą interpretacją, która mówiła nie tylko, że Smith, no, owszem, generalnie się zgadzamy, ale wręcz możemy to zapisać w formie matematycznych równań. Oczywiście człowieka zmienia trochę w taki komputer do podejmowania decyzji i jedyny nasz problem polega na tym, że do końca nie znamy tej funkcji użyteczności tak zwanej, czyli tego, na czym człowiekowi zależy i to jest jedyne właściwie zadanie dla ekonomii odgadnąć coś takiego. No więc krótko mówiąc, ekonomia dzisiaj oczywiście stara się uchylać to proste założenie o racjonalności człowieka, ale gdzieś tam fundamentalnie, no powiedziałbym, jeśli podważymy w ogóle racjonalność człowieka jako osoby, no to oczywiście to ekonomię możemy zrezygnować, dlatego że ona musi się opierać. Niezależnie od tego, na ile jest zaawansowana, prospołeczna, bo to jest tylko pytanie, jak my tę wzbogacamy funkcję, która funkcję celu. Jeśli wierzymy w racjonalność człowieka, to oczywiście mamy nadal problemy pewne. No, na przykład takie, że człowiek może mieć inne swoje preferencje w krótkim okresie i w długim okresie. I może na krótką metę marzyć o tym, żeby mieć nowy samochód, a potem się okaże, że jak wszyscy mają te nowe samochody, to zaczynają umierać z powodu zatrucia powietrza. I to są oczywiście te skomplikowane problemy, w jaki sposób, po pierwsze, jak zapisać taką funkcję użyteczności, która jest niesłychanie, okazuje się być niesłychanie skomplikowana. No Adam Smith napisał to w sposób bardzo prosty. No. Każdy chce dla siebie jak najlepiej, mówiąc w skrócie. Tak? I z tym się w zasadzie zgadzamy. No. Potem neoklasycy zapisali to, zreinterpretowali, aha, to znaczy, że każdy chce po prostu najwięcej zarobić pieniędzy i najwięcej dóbr mieć do użytkowania. I to już oczywiście, i od tego momentu się zaczął problem z ekonomią neoklasyczną, no bo oczywiście na to jest wiele kontrargumentów, że to wcale nie jest tak prosto, jak ludzie mówią. No, czasem ten problem rozwiązywania problemu, znaczy to rozwiązanie problemu, że inaczej rzeczy wyglądają na krótką metę, inaczej na dłuższą, no też jest ciekawe i daje się opisać. Thaler, czyli przedostatnia Nagroda Nobla z ekonomii, no on mniej więcej coś takiego powiedział, że właśnie zadanie rządu to jest czasem pomagać ludziom podejmować decyzje właściwe, bo ich kusi, żeby na krótką metę podjąć decyzję niewłaściwą. Dziecko widząc talerzyk z ciastem nie opanuje się, zje to całe ciasto, potem je brzuszek boli. No więc zadaniem rządu jest troszkę tak jak rodziców powiedzieć, zjesz tylko taki kawałeczek tego tortu dzisiaj, a potem dopiero jutro zjesz drugi kawałek i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj ekonomia stara się sobie z tym radzić, ale przepraszam, jeśli odrzucimy założenie o tym, że człowiek działa w sposób racjonalny, tylko oczywiście my mamy problem z opisem dokładnie formuły tej racjonalności,
No ta ekonomia rzeczywiście traci. No, to musimy się wycofać, my ekonomiści, i powiedzieć, no to my nie mamy nic do powiedzenia na temat świata. Pani Urszulo, to jak uratować ekonomistów, żeby i pozwolić im się otworzyć na duchowość? Czy da się pogodzić? No właśnie, trudna sprawa bardzo, tak, bo przypomina mi się pierwszy odcinek Dekalogu Kieślowskiego, w którym też szukano liczby, którą liczbą można było wyliczyć wytrzymałość lodu. Przypomina mi się też film Pi Aronofskiego, w którym też naukowiec szukał liczby na wszystko. I scena końcowa jest taka, że mrówki niszczą cały ten ogromny pokój pełen komputerów przeliczeniowych. I przypomina mi się też już nie film, tylko rzeczywistość, kiedy parę lat temu była wielka awaria w wielkim zderzaczu hadronów, gdzie okazało się, że ten ogromna inwestycja, miliardowa inwestycja nagle przestała działać. A to dlaczego? Dlatego, że łasica przegryzła jakiś tam kabel. Więc jakby to jest wszystko bardzo trudne, dlatego że nie ma tam przypadku i nie ma też tych rozmaitych odpowiedzi, które jakby nawet jakby w funkcji, w matematyce nie mieszczą się w zbiorze zdarzeń. Nie możemy nawet włączyć je w przestrzeń prawdopodobieństwa. W związku z tym, a tego wraz z poznaniem rzeczywistości, wraz z poznaniem świata, tych niewiadomych jest coraz więcej. Chociażby na przykład ten fakt, że mówiąc o wpływie człowieka na środowisko, mało kto myśli w ogóle na przykład o czymś takim niewinnym, jakim jest światło. A okazuje się, że w Meksyku, gdzie no, generalnie w tym pasie szerokości geograficznej rosną rośliny tak zwane kwasowe, to znaczy to są, no najwięcej jest ich wśród nich po prostu kaktusów, które mają taką strategię życia, odrębną zupełnie niż nasze drzewa, nasze rośliny, że one otwierają swoje ciała przez aparaty szparkowe, otwierają się w nocy, nie tak jak u nas w ciągu dnia. I aparaty szparkowe są wrażliwe na światło. I w związku z tym wokół tych wielkich aglomeracji, które świecą nocą, rośliny nie otwierają się na noc i umierają z głodu, ponieważ nie mogą chłonąć dwutlenku węgla. To jest jedna rzecz, która została całkowicie, no jakby jest szokująca, bo to jest ogromny pas życia, który przez tylko światło, przez nasz komfort nie będzie żył. I inna rzecz, która też się wymyka z liczb, wymyka się z modelowania, to jest coś, co zostało opublikowane pod koniec kwietnia tego roku w Nature, że rośliny jakby tracą pewną romantyczność, którą często się wpisuje w pewne modelowanie. Mówi się tak, że rośliny chłoną dwutlenek węgla, wpływają na obniżenie, oczywiście gazów cieplarnianych mogą wpływać na klimat ogólnie, ogólnoświatowy. Natomiast w takim stężeniu dwutlenku węgla, jaki jest teraz, ich aparaty szparkowe przymykają się. To znaczy mówiąc najprościej jak się da, one po prostu najadają się bardzo szybko i w tym samym czasie nie dyfunduje z nich woda. To znaczy ich efekt ochładzania atmosfery przez parowanie jest znacznie mniejszy. I zrobiono model, że roślinność mniej więcej naszej strefy geograficznej wpływa na topnienie Arktyki. Właśnie przez to, że ilość dwutlenku węgla powoduje, że mało, jakby krócej trwa okres parowania, ponieważ im ta ilość dwutlenku węgla wystarcza. I to jest kolejna rzecz, to jest jakby, to jest wciąż to, o czym mówimy, że procesy przyspieszają, ale jedna najważniejsza rzecz, że wciąż w tym mówieniu o tym, co się dzieje na świecie, zapominamy, że mówimy o tych, którzy żyją, o niepoznanych. Rośliny są wciąż niepoznane i że mają pełne prawo odpowiadać po swojemu. I odpowiadają różnie. I w tych właśnie wynikach najprostszych badań, chociaż one są oczywiście obłożone gigantycznymi finansami, gigantycznymi próbami, modelowaniem, to jest
to jest gigantyczna praca myślowa, obliczeniowa. Wychodzi, że rośliny i ich jakby środowisko wpływa na to, że efekt ochładzania atmosfery przez samą transpirację, przez parowanie z ich liści jest mniejsze. I więc jakby tu też wolałabym jakby myśleć też o tym, że brakuje nam bardzo zagospodarowania naszej wyobraźni w to wszystko, co zostało poznane. Bo wiedza o świecie, o przyrodzie jest po prostu już tak ogromną przestrzenią, tak całkowicie niezagospodarowaną ani przez język, ani przez wyobraźnię, ani przez sztukę, ani przez literaturę. To jest jakiś odrębny byt. I proszę mi uwierzyć, że to są tak, człowiek jest tak wspaniały w poznaniu. Opis rzeczywistości językiem nauki jest tak już zaawansowany, tylko że to w ogóle nie istnieje. W ogóle tego nie ma. My wciąż uczymy się i mówimy, nasz obraz rzeczywistości jest obrazem XIX-wiecznym w gruncie rzeczy. I nie wiem, to jest jakaś, to jest dla mnie straszna katastrofa, że to, co mamy wspaniałe, nasza wrażliwość, naszą wyobraźnię, naszą zdolność do uczenia się, naszą zdolność gigantyczną do przystosowania się, szybkiego znajdowania rozwiązań, jest jakby, no nie ma szansy realizacji, dlatego że wciąż funkcjonujemy w takim świecie opisanym dawno, dawno, dawno temu. Jest taki też efekt, pamiętam z akwarystyki, mój brat miał akwaria, się temu przyglądam i on kiedyś mi udowodnił, to jest prawda, później to doczytałam, że jak ryba akwariowa jest umieszczona w zbyt małym akwarium, to ona karłowacieje. Ona nigdy nie urośnie do takiego stanu, jakim jest jakby zapisana w jej genomie. Mam wrażenie, że właśnie to się dzieje teraz w naszych głowach, znaczy w naszej wyobraźni, w naszej debacie. Znaczy świat został opisany, jakby wiedza jest gdzieś indziej. I ja nie wiem, co z tym zrobić, bo myślę, że trzeba odpuścić trochę tym ludziom. Mówię o dzieciach, uczenia się tych strasznych detali, niepotrzebnych całkiem. Mówię tu na przykład o biochemii. Ja wiem, że pan Bendyk jest chemikiem, przepraszam bardzo. Ale może jakby używania tego od razu dalej. Co z tego wynika? Dalej. Zobaczyć szerszą perspektywę, a nie skupiać się na rzeczach, które w gruncie rzeczy nie wnoszą nic do wyobraźni. Tak jak na przykład nieszczęsne cykle rozwojowe roślin. Dzieci uczą się cyklu rozwojowego płonnika. Że jest taki cykl, gametofit, sporofit tak dalej, jest takie kółeczko narysowane, ale nie wiedzą, co to jest płonnik. Kiedy wejdą do lasu, one nie widzą go. Tak powiem, nie widzą, że błędne jest założenie na samym początku tej książki, że płonnik jest narysowany jako jedna roślina, bo nigdy płonnik nie rośnie sam. To jest w ogóle, jakbyśmy mówili o człowieku, opisując jego palec. Więc jakby szersze patrzenie na to i pozwalanie sobie na pomyłki jest niezbędne, a my wciąż jesteśmy w jakiejś takiej kulturze sukcesu. I tu też mówię o nauce, że naukowcy muszą wciąż udowadniać i nie mylić się. Ja marzę o tym, uwielbiam pomyłki, uwielbiam to, że moje założenie w moim eksperymencie, zajmuję się botaniką eksperymentalną, jest błędne. Uwielbiam ten moment, kiedy przychodzę do laboratorium i rośliny zachowują się kompletnie inaczej niż zakładałam. To jest najlepsze. Ale nauka tego nie chce. Rektor tego nie chce, minister tego nie chce. Oni chcą, od razu bym to sprzedała. I tu jest od razu ekonomika. Ekonomia. W nauce jest ekonomia. Mamy dostarczać punktów bardzo wyraźnych. I to po prostu z rytmem zegara. Mimo, że my przecież dotykamy żywych istot. I one mają prawo odpowiedzieć po swojemu. A my mamy prawo błądzić. Rzeczywistość pracy naukowca nie pozwala nam na to. Pamiętam też taki moment, już kończąc swoją wypowiedź, kiedy pisaliśmy bardzo rozległy grant do NCBR-u i tam była w tabeli punkt, w którym musieliśmy napisać, ile będzie z tego patentów.
kiedy my nie wiemy, jak nam roślina odpowie. No po prostu jakieś szaleństwo to jest już. Trzeba odpuścić ludziom i pozwolić im błądzić i rozwinąć na nowo swoją wyobraźnię i uwierzyć w to, że my to możemy zrobić. Bo wciąż jest jakaś przemoc w myśleniu, że my damy radę, że my zmusimy się do tego, żeby świat był inny. Nic się takiego nie stanie, jeśli nie będzie rozwinięta wyobraźnia człowieka. Dziękuję bardzo. Na początku już się przestraszyłem, że do komplikacji, którą tutaj profesor Orłowski zdefiniował z ekonomią, dołoży pani tą wynikając z nauki, ale gdzieś na końcu zaczyna być recepta. Znaczy już wiemy, co trzeba by zrobić. Oczywiście pozastanawiam się jeszcze, jak to zrobić, ale w zasadzie wydaje się to dosyć proste. Tak jak pani to mówi. Wystarczy właśnie odpuścić sobie wiele rzeczy. Nawet jak zobaczmy, przecież jak w ciągu kilkudziesięciu lat nawet podejście do nauki się zmieniło. Przecież ta punktoza to jest wynalazek ostatnich kilkunastu lat. Kiedyś uprawiało się dobrą naukę zupełnie w innym reżimie, czy studentów uczyło w innym reżimie, prawda? Nie było punktów ECTS-u, tylko i nawet ta chemia, którą mi pani tu wypomniała, była nauką humanistyczną, muszę powiedzieć. Ja dzisiaj akurat mogę dzięki chemii interpretować zjawiska społeczne, bo po prostu to pewien aparat, który wtedy był uczony, nadaje się całkowicie do i sposób, w jaki był uczony, to było ważne, nadaje się do interpretowania właśnie pewnych rzeczy poza dyscypliny, której tego uczono. Także wrócimy do tego, ale znowu pan Arkadiusz będzie takim, tu synteza, mieliśmy tezę, antytezę, mamy syntezę w panu Arkadiuszu. Jak sobie radzić? Czy jesteśmy w stanie sobie odpuścić i gdzie? Bo może nie trzeba szukać ani w ekonomii, ani w nauce, tylko inne pole życia, gdzie można by taki wyłom zacząć robić. No, ja myślę, że właśnie humanistycznie traktowana nauka może dać nam bardzo dobrą receptę. Mianowicie i biolodzy, i chemicy mają taką immanentną zdolność rozumienia procesów. Długich, krótkich, ale w ogóle istoty procesu. Natomiast całe nasze kształcenie kompletnie to pomija. Jesteśmy uczeni prostych sylogizmów, prostych reakcji i właśnie kierunku awansu i sukcesu. Kompletnie nie ma rezerwy na błędy, na improwizacje i bardzo często się składa tak, że krótkowzroczne, racjonalne pobudki składają się na kompletnie nieracjonalne modele. Kiedyś panie profesorze, użył takiego bardzo fajnego porównania, którego często używam przy naszych spotkaniach. Zaczęło się od pytania. W jakim mieście w Polsce jest najwięcej rzek? Tu pytanie do państwa. W jakim mieście w Polsce jest najwięcej rzek? W Łodzi. Nie, w Łodzi z tego względu i z tego powodu to miasto tam powstało. I teraz króciutki portret tego miejsca. Ze względu na te rzeki powstało w tym miejscu miasto przemysłowe, te rzeki napędzały różnego rodzaju maszyny, tam powstały fabryki, potem te rzeki przestały być potrzebne, zostały zamurowane. W momencie takim, kiedy nastąpiły pewne przybory wód, a rzeki mają pamięć swoich koryt, nagle ku wielkiemu zdumieniu, zwłaszcza zdumieniu mieszkańców Łodzi, Łódź została kompletnie zalana. A mało tego, różnego rodzaju przekształcenia i społeczne, i tworzenie się slumsów, wielkiej sfery biedy i zanieczyszczenia tego miejsca stworzyła tak naprawdę model kompletnie nieracjonalny, również burzący ekonomię tego miejsca. Więc tu w tym momencie widzimy, że to, co jest główną chwalbą człowieka, czyli jego racjonalizm, zysk, sukces, ale traktowany osobno i w krótkich procesach, w sumie stworzyło jeden wielki negatywny proces. Więc z jednej strony powinniśmy sobie odpuścić, na przykład nie wiem, sukces, ale zrozumieć to, że jesteśmy częścią większych procesów, nad którymi tylko częściowo panujemy. Jeżeli będziemy na przykład pod tym kątem studiować naturę, bardzo mi się podoba podejście naukowców, którzy studiują Puszczę Białowieską. Oni doszli do wniosku, że pewien podstawowy moduł rządzący tym biotopem
jest kompletnie jeszcze niepoznany, ponieważ na pewno liczy więcej niż 100 lat. Natomiast puszcza jest jako tako badana znacznie krócej niż te 100 lat. Więc trzeba założyć pewną niewiedzę, pewną otwartość, pewne połączenie. O, bardzo dobrym, myślę, że symbolem jest używanie liczb urojonych, które zaprzeczają tak naprawdę prostej arytmetyce, a jednocześnie służą do budowania mostów, ale przez inżynierów, którzy są jednocześnie i dobrymi technikami, i artystami. Dobrze, mamy, zbliżamy się do jakiegoś tutaj modelu. No właśnie, więc znowu ekonomista będzie musiał to przebudować, model racjonalności. No właśnie, nie, bo jak mówimy, bo to z jednej strony widać wyraźnie w tym, co mówiłeś, że z jednej strony są jakieś koncepcje tak naprawdę natury człowieka, prawda? Czy ta wizja racjonalności, też ją można przecież definiować na różny sposób. Właśnie to, czy człowiek jest dobry, czy zły. Teraz świetna książka Rutgera Bregmana wyszła, Humankind, której on pokazuje, że po prostu jesteśmy, znaczy, że nauka źle nas opisywała. I on tam cały daje wywód, pokazuje, że my z natury jesteśmy dobrzy akurat, skłonni do kooperacji, poświęcenia i altruizm, zresztą to też no, i biologiczne, różne badania i tak dalej. Pokazuje, że to jest inny zupełnie model niż ten, którym właśnie karmiła się i karmi po części ciągle ekonomia, prawda, która zakłada no, ten homo economicus, jest egoistą tak naprawdę. Okazuje się, że no, spektakularne przykłady daje właśnie całkowicie jakby podważające ten model racjonalności. Więc pytanie, czy nie można do ekonomii właśnie wprowadzić inną racjonalność. Człowiek jest racjonalny, ale po prostu inaczej właśnie, że ta częścią racjonalności jest skłonność do działań altruistycznych, a nie egoistycznych. Czy w ogóle coś takiego się, jak to na poziomie dyskursu ekonomicznego? Nie, coś takiego oczywiście istnieje, tylko że cały czas mówimy o, w sensie modelowym, naukowym, cały czas mówimy o majstrowaniu przy funkcji użyteczności. Tak? Znaczy mówimy cały czas o racjonalności, tylko staramy się ją trochę zmodyfikować, wytłumaczyć ludziom, że no właśnie, znaczy czasem oddziałać na ich zachowanie, czyli na przykład wprowadzamy wyższą cenę emisji węgla, emisji CO2 po to, żeby droższe stały się produkty wytwarzane z większym. To jest notabene takie bardzo paternalistyczne w stosunku do człowieka, bo zamiast powiedzieć mu, apelować do jego zdrowego poczucia, że powinieneś coś zrobić w tej sprawie, to się doprowadzić do tego, żeby po prostu to, co wiąże się z większą emisją CO2, było droższe i żeby ten człowiek, znowu działając w ramach swojego egoizmu, po prostu zrezygnował w takim razie z części tych rzeczy. Samochody zrobić na przykład, podrożyć na tyle samochody dieslowskie, żeby ludzie no, zrezygnowali z nich, ale nie dlatego, że wiedzą, że należy środowisko oszczędzać, tylko dlatego, że to będą w takim razie inaczej podróżować, a za to te pieniądze wydadzą na coś innego, co akurat się nie wiąże z taką emisją. I to oczywiście tutaj te metody manipulowania, przepraszam, że to tak określę, ale to w sumie to, co Thaler mówił, to jest trochę manipulowanie tym egoizmem ludzi. Czyli troszkę, no wiadomo, że to idzie po torach egoizmu. No spróbujmy tak troszkę przekierować na te tory, które w lepszą trochę stronę idą, cały czas zakładając, że tutaj egoizm jest jednak fundamentalnym zjawiskiem u człowieka. Że cała ekonomia tak naprawdę bazuje na przekonaniu, że człowiek jest egoistyczny i leniwy. Tak? No, egoizm każe szukać maksymalnego i to nie zaspokajać się nawet tylko samą, tak jak rośliny. Roślinom wystarczy to, że przekażą materiał genetyczny, wirusowi zresztą też, jak się okazuje. Natomiast człowiek, gdzieś tam ten egoizm jego jest głębszy niż innych, bo od przynajmniej kilkudziesięciu lat już nie stara się tylko jak najwięcej mieć dzieci, ale stara się też gromadzić. I rzeczywiście doszliśmy do tego świata zdumiewającego. I takiego, który nie wiemy, czy w dobrą stronę idzie. No, lenistwo oczywiście każe to wszystko jak najmniejszym kosztem produkować, co oczywiście jest największym mechanizmem cisnącym w stronę wydajności pracy, nazwijmy to, i efektywności. No więc no nie da się ukryć, że ekonomia bazuje na tych złych cechach człowieka, na tym przekonaniu. No to bardzo anglosaski jest, tak? I u Hobbesa jest na tym przekonaniu, że to człowiek ma naturę, jaką ma i jest taką małpą, która ma pewne złe cechy, natomiast można przez mądre działania, stworzenie mądrego państwa Lewiatana i stworzenie warunków konkurencji rynkowej i tak dalej, można doprowadzić do tego, że ten egoizm i lenistwo prowadzą ku
Czyli ze złego wychodzi coś dobrego dla wszystkich. Natomiast ja myślę, że jednak fundamentalnie my tutaj, ja wiem, no to już się zapuścimy bardzo daleko, ale samo majstrowanie przy funkcji, to oczywiście, że tak i że trzeba. No i właśnie ta Talera, no to jest przykład, że trzeba ludzi zachęcać do oszczędzania na emerytury i to państwo, te mądre instytucje państwa powinny robić, bo przepraszam, że to powiem, to zawsze jak coś takiego powiem, oczywiście ja to jaskrawie w tej chwili, to wzbudzę oburzenie, więc powiem to zupełnie w jaskrawy sposób, bo przepraszam, ale ludzie są głupi i jak mają 40 lat, to im nawet nie przychodzi do głowy, że kiedyś będą potrzebowali pieniędzy i nie będą ich mieli i w związku z tym mając do wyboru kupić, zmienić samochód na nowy czy odłożyć te pieniądze na emeryturę, to zdecydują się jeszcze w wieku 40 lat, czy to są głupi, czy nie. Nie, no, człowiek w wieku 30 lat, 40 nie myśli po prostu o emeryturze. No więc Taler mówi, no to państwo właśnie powinno troszkę popychać w stronę, no choćby rozwiązania tego problemu, że człowiek, no przepraszam, no może to nie jest głupota, może to jest po prostu jakiś taki naturalny sposób, no żyjemy w dniem dzisiejszym, tak? I to, co jest dzisiaj, ma większe dla nas znaczenie niż to, co będzie za 30 lat. Przepraszam, jeśli ktoś się począł urażony tym, że człowiek jest głupi, ale no to już jak mówimy językiem Adama Smitha, mówiłem, że leniwy, egoistyczny, no to jeszcze do tego tak naprawdę jeszcze w dodatku trochę głupi, w sensie właśnie nieumiejętności rozróżniania długiego, krótkiego okresu, tego, co należy robić. Teoretycznie model właśnie taki neoklasyczny, no to matematycznie pokazywał, że człowiek znakomicie wszystko zaplanuje, a praktyka się okazuje inna. Tylko, że gdzieś tam fundamentalnie mam wrażenie, że jeśli gdzieś jest, że to tak czy owak idzie, prowadzi w stronę, no powiedziałbym, katastrofalnego w pewnym momencie załamania. Znaczy, krótko mówiąc, tak jak Malthus mówił, nie da się rosnąć w nieskończoność w sposób wykładniczy, jeśli zasoby są ograniczone. I, no, on mówił o demografii akurat i o arytmetycznym przyroście żywności, ale to można oczywiście szerzej sformułować. Zasoby ziemi i wzrost i rozwój gospodarczy. Natomiast to nie musi być, to natura sobie z tym poradzi, krótko mówiąc. No, dojdzie do załamania w pewnym momencie i ludzie będą musieli zaakceptować, że ten okres szybkiego wzrostu się skończył i załamanie będzie tym gwałtowniejsze, im bardziej nie będziemy zwracać na to uwagi. Pytanie, czy jesteśmy w stanie w mądrzejszy sposób doprowadzić do tego wyhamowania wzrostu? Nie zakazami oczywiście, no bo to jest bzdura, ale jakimiś, no właśnie takimi środkami, które powodują, że zaczynamy trochę więcej oszczędzać, łożyć na środowisko i tak dalej. Czy to wystarczy, czy nie? To jest pytanie, ale to ekonomia proponuje dzisiaj. Natomiast gdzieś tam fundamentalnie to jest pytanie, czy możemy rzeczywiście spowodować, żeby ludzie byli, przepraszam za to określenie, mądrzejsi, mniej egoistyczni, mniej leniwi. I tutaj mam wrażenie, że jeśli kogoś można prosić o radę, to filozofów i etyków. W jaki sposób, jak powinna wyglądać edukacja? No ja wierzę głęboko w edukację, chociaż nie jestem specjalistą. Jestem taką edukację od najmniejszego. Ja jednak widzę to, że w krajach, których dzieci są karmione informacjami o tym, na przykład o tym, że trzeba chronić środowisko od małego, to one naprawdę mają to zbite już w głowę. W Polsce tego jeszcze w moim pokoleniu, pewnie w naszym, w ogóle prawie nie było, znaczy było tylko ple. I w związku z tym, no trudno, no większość z nas to traktuje jako segregację śmieci, jako przymus. A miałem akurat sąsiadów Anglików, którzy od dzieciństwa byli, oczywiście tam mieli wpajane. I to było zabawne, bo w czasach, kiedy śmieci w Polsce były, można było segregować, a potem one i tak były wrzucane do jednego, czyli segregacja nie miała sensu, oni i tak segregowali śmieci. Także ja jestem przekonany, że naprawdę, dobra, może nie jak Marx, nie sądzę, żeby człowieka dało się zupełnie, inżynierowie dusz byli w stanie go kompletnie zmienić, natomiast myślę, że edukacją można bardzo wiele elementów altruizmu wprowadzić do tego fundamentalnie egoistycznego modelu życia. Można wiele mądrości do kosztem głupoty, nazwijmy to, przepraszam jeszcze raz, jeśli ktoś się obrazi do tego typu określenia. Dziękuję. To ja teraz nie będę już kółka domyka, tylko skoczę do pana Arkadiusza. Jeśli mogę, wiem, że pan dzisiaj warsztaty prowadził też tutaj z młodymi ludźmi. Młode pokolenie tu też się pojawiło jako
no być może to pierwsze, które no nie ma już perspektywy, że będzie żyło lepiej niż ich rodzice, a znaczna część ma tego już świadomość. Znaczy pan z młodszymi takimi dziećmi, ale ja mówię... To były bardzo różne. Poza tym mam takie doświadczenie około 10 lat prowadzenia warsztatów dla ludzi w bardzo różnym wieku. I dzieci w wieku lat prawie że 100 i kilku lat. Ja tylko dokończę kwestię właśnie, bo do tego doświadczenia chciałem się odwołać. Na ile pan widzi właśnie w nich jakąś zmianę, prawda? Jak mówił pan nawet o 10 latach, no to też jest jakiś okres, kiedy można patrzeć, czy coś w świadomości na przykład się zmienia, że coś, co kiedyś było z zachowaniem powiedzmy nienaturalnym, dzisiaj jest po prostu wewnętrznione i całkowicie oczywiste. Na przykład nie wiem, segregacja, prawda? To, że traktujemy zmiany klimatyczne jako oczywiste, a nie coś abstrakcyjnego, co nam próbują wcisnąć nie wiadomo kto i tak dalej. Czy tu coś... Czy można po prostu budować na młodych ludziach, którzy na przykład wychodzą w młodzieżowym strajku klimatycznym? Czy oni zmienią to, czego nie możemy my zrobić? Można i trzeba. Ja znowu państwa troszeczkę może, nie wiem, zaskoczę i obrażę, ale tak. W ciągu ostatnich 10 lat przeprowadziłem każdego roku kilkadziesiąt różnego rodzaju warsztatów i mam jeden podstawowy wniosek, mianowicie taki, mówiąc wprost. Dzieci traktuję jak dorosłych, a dorosłych jak dzieci. Mianowicie dorosłych muszę cały czas zabawiać, bawić, kokietować różnego rodzaju atrakcjami, aluzjami na temat seksu, jedzenia, anegdotami. Natomiast dzieci im młodsze, jeżeli stykają się z jakimś problemem i czują, że są traktowane poważnie, wchodzą natychmiast w problem. Włącznie z tym słowem egoista. Kiedy rozmawiam na ten temat z dorosłymi, oni traktują to jako pewnego rodzaju właśnie neologizm, zabawę, natomiast dzieci natychmiast łapią znaczenie i dobrze, ale co dalej? Jeżeli stawiam przed nimi różnego rodzaju zadania, poczynając od obserwacji, a kończąc na teoretycznym rozwiązywaniu różnych problemów, one to wchodzą z pełną gotowością, z pełnym zaangażowaniem. I jedną z szans, którą ja widzę, a ta szansa w jakiś sposób również się odzwierciedla w osobowości, w książkach i sposobie pisania pani Zajączkowskiej, to jest wyjście z wąskiej specjalizacji, mówiąc najbardziej tak schematycznie, w kierunku takiego bardziej holistycznego obserwowania świata i na to i reagowania, czyli innego rodzaju troszkę głębsza racjonalność. Więc wracamy do punktu wyjścia, ale różne elementy jakościowe na pewno powinny odejść, nie wiem, proceduralnie od XIX wieku i od biblijnego podporządkowania całego świata człowiekowi jako jemu służebnej materii, którą może i powinien wykorzystywać absolutnie do końca i bez najmniejszych ograniczeń. Więc szansa w edukacji, która będzie się posługiwała jednocześnie i językiem nauki, i językiem sztuki, i kategoriami bardzo trudnymi do odnalezienia w naszej cywilizacji. Jak połączyć racjonalizm z wrażliwością? I teraz uwaga, dojdę do kolejnego jeszcze wniosku, który może państwa jeszcze bardziej zaskoczyć, a ja sam najbardziej jestem tym zaskoczony. Mianowicie z wielką obawą podchodziłem do cywilizacji komputerów, laptopów, telefonów. Jako tej, która odciąga ludzi od książki, od liter, od idei. Ona ma jedną podstawową cechę. Fantastycznie rozwija wyobraźnię. Jako taki instrument, który bardzo wielokierunkowo, wielopłaszczyznowo, nie według linii Gutenberga, podchodzi do różnego rodzaju zjawisk. I to się odbija również nie tylko w języku, rozbija to rzeczywiście tradycyjne składnie, umiejętność budowania zdań współrzędnie złożonych, natomiast nie zakłóca, a rozwija umiejętność patrzenia. Jednocześnie, no dobrze, powiem to, gry komputerowe są przyszłością narodu. Przepraszam, ale naprawdę to, co one ze sobą niosą, pewne podstawowe umiejętności
odruchy postrzegania mogą być wykorzystane w bardzo naprawdę konstruktywny i taki sposób, że zbudujemy wieżę Babel, której nie trzeba będzie burzyć. Będą się ludzie porozumiewali różnymi językami. Nie rozpadną się. Naprawdę. No to myślę, że to nawet z ekonomistą by pan znalazł wspólny język, bo jak notowania CD Projekt twórcy Wiedźmina, które pamiętam, to by 28 miliardów złotych, także jest tutaj rzeczywiście potęga. To była oczywiście metafora. Jasne, żartuję tutaj. W najgłębszym sensie odejście od linearnego sposobu myślenia i od tego krótkowzrocznego i bardzo specjalistycznego sposobu, że dobrze, jeżeli... Dlaczego Polska, na przykład świat reklamy, cieszył się ogromną popularnością wśród anglosasów? Dlatego, że ścieżka kariery, która tam zajmowała 7 lat, tutaj trwała 3. I motyw tego sukcesu przesłaniał absolutnie wszystko. Ale ten motyw i cel sukcesu, awansu, zdobycia szybciej, wyżej, dalej, pieniędzy, dóbr, przesłaniał absolutnie wszystko. A to zaczyna się w jakiś sposób cieniować. Między innymi zwróćmy uwagę, że z jednej strony są to negatywne zjawiska, takie, że nie ma awansu całych społeczności. I też są negatywne zjawiska, że tworzą się różnego rodzaju subkultury. Natomiast to, że ludzie zaczynają szukać, często znajdują bardzo, nie wiem, fałszywe płaszczyzny porozumienia, włącznie, nie wiem, z polskimi neonazistami. Natomiast szukanie jest w jakiś sposób zakodowane w tej obecnej wrażliwości. Tylko trzeba dać właściwy cel, właściwe instrumentarium. Dziękuję bardzo. To pytanie do pani Urszuli Zajączkowskiej. Jedna rzecz, no to na ile pani podziela ten entuzjazm związany z grami komputerowymi, ale to tak jak kontynuacja kwestii, którą poprzednik mówił, a pytanie główne, ono nie może się nie pojawić, zwłaszcza w kontekście też pani tutaj zaangażowania w literaturę, no to jest to, co przywołała Olga Tokarczuk w mowie noblowskiej, prawda, czyli ten czuły narrator i zdolność właśnie do współodczuwania bardzo szeroko, bo nie tylko z ludźmi, tylko w ogóle ze światem. Jak pani, czy pani też potwierdza tę diagnozę, którą Olga Tokarczuk tam w Sztokholmie sformułowała, że tutaj właśnie jest kryzys, że po prostu nie nawet samej literatury, tylko nas, odbiorców, że my jako odbiorcy nie potrzebujemy już takiej literatury, prawda, właśnie chcemy literatury faktu, która bezpośrednio nam komunikuje świat, a nie jesteśmy gotowi czytać złożonych powieści, prawda, czy innych utworów. Jak to w pani perspektywie? Znaczy, ja mam wrażenie, że rzeczywiście ludzie generalnie są na tyle zmęczeni teraz. Zmęczeni. Wszyscy są zmęczeni tym pośpiechem. Przebodźcowani też. I tu mówię przede wszystkim o dzieciach. Że ciężko jest im zagospodarować jakąś własną przestrzeń, wyobraźni na coś więcej. I wracając tak jeszcze do tego, do tej czułego patrzenia. Ono może się pojawić wtedy, kiedy człowiek po prostu rośnie tak od początku, albo po prostu wtedy, kiedy nie ma innych zmartwień. I to samo dotyczy, no niestety, u nas jest tak, że mówię tutaj o Polsce i w pana książce dużo jest też o Polsce i to jest właśnie bardzo dobre, że Polska jest wciąż mimo wszystko krajem biednym. I ja nie wiem, dlaczego na przykład, mówiąc o naszym podejściu do przyrody, do ochrony środowiska, ludzie się wciąż obrażają na ludzi biednych, że na przykład palą węglem, zamiast im pomóc. Jestem świeżo po czytaniu książki Staśka Łupińskiego o śmieciach i też rzeczywiście bardzo mocno podkreślił to, że ten problem, o którym panowie tutaj mówiliście, segregacji śmieci, dotyczy tak naprawdę państw, które są zaawansowane w rozwoju, które są bogate. Tam, gdzie ta świadomość, że oni mogą sobie na to pozwolić, grzebać w tych śmieciach, układać, rozdzielać do wielu, wielu pojemników, a w Japonii nawet podpisywać własnym nazwiskiem. Natomiast tam, gdzie jest straszna bieda, nikt o tym nie myśli. I my w naszej dyskusji nie mówimy o najbiedniejszych ludziach, którzy naprawdę jakby mają zupełnie inne priorytety, a ich jest większość.
To samo dotyczy w ogóle mówienia, jakby budowania pewnego jakiegoś mitu, na przykład, i powiem tutaj dość, pozwolę sobie to powiedzieć, krajów skandynawskich. Szczególnie mówię tutaj o Norwegii, która jakby z góry mówi o państwach europejskich, a szczególnie o tych właśnie wzrastających, o Polsce, że jesteśmy krajem, który strasznie zanieczyszcza świat. Wystarczy odciąć im złoża gazu i ropy, przestaną być najbogatsi. Norwegia jest największym eksporterem dwutlenku węgla w Europie. Oni go nie palą, oni go nie używają. To my go używamy w naszych piecach. Ich stać ze sprzedaży tych złóż na wspaniałe, nowe technologie, czyste, ekologiczne. I to jest coś, o czym tutaj już pan profesor mówił, o złożach. I o tym, o czym pisała Hannah Arendt, że ten spokojna demokracja, chyba nawet tak się wyraziła, jest możliwa tylko wtedy, kiedy właśnie są zasoby naturalne. Więc jakby reasumując tę swoją myśl, myślę, że i wracając do Olgi Tokarczuk, o czym ona też mówi, brakuje u nas pewnej solidarności, znaczy takiego łączenia wszystkich nas, szacunku dla wszystkich nas, dla tych, których po prostu nie stać, albo dla tych, których jakby nie wzrastali w jakimś takim domu, w którym był szacunek dla literatury, dla edukacji, więc uładują tych śmietników wszystko do tych pieców i palą i w ogóle nawet nie mają świadomości, czym jest diotoksyna. Natomiast my jesteśmy bardzo pospieszni w ocenianiu tych ludzi. To buduje mury straszne. I to buduje też opór, to buduje też taki, jakby taką złość, gniew wobec tych ludzi wykształconych. Jakim językiem oni się wyrażają i dlatego taką Polskę mamy, że się kiedyś tamci ludzie po prostu wkurzyli. Więc ciężko jest teraz też z tego wyjść innym językiem, zaproponować inną rzecz, łączącą ludzi. Niestety wciąż jakby a teraz szczególnie po koronawirusie, w trakcie tej pandemii, bardzo wielu ludzi straciło pracę i podejrzewam, że te podziały jeszcze się powiększą. Z tym, że to jak przyglądam się tym zjawiskom w ostatnich miesiącach, wbrew pozorom napawa mnie optymizmem. To znaczy, że ludzie są w stanie naprawdę do takich szerokich gestów międzynarodowych, żeby wykonać pewne no nawet legislacyjnie, tak, ugruntowane działania, które zatrzymają albo zmienią kompletnie funkcjonowanie nawet państw. Ja wiem, że jakby za tym idzie ekonomia i tak dalej, właśnie ludzie tracą pracę, z tym, że jakby wtedy, kiedy ludzie są przestraszeni własną przyszłością, kiedy myślą w tym naprawdę krótkim dystansie, to znaczy dystansie mojego życia albo moich bliskich, są przestraszeni, że zaraz mogą umrzeć przez wirusa, jakby nagle ich sprawczość jest niebywale wysoka. To oznacza, że myślenie o globalnym ociepleniu jest gdzieś bardzo daleko jakby w wyobraźni ludzi. Znaczy, że oni wcale tak naprawdę nie wierzą w to, że świat umiera i że jest bardzo źle. Nie wierzą w to. Nie mają, bo nie ma tak naprawdę takich właśnie wyraźnych gestów, do których jesteśmy zdolni, co pokazuje koronawirus. Że jakby to oczywiście jest pewne dramatyczne, dość jakby. Jest to forma pewnego zamykania się, wyłączania się, zatrzymywania się. I że to jakby nie mamy tych mechanizmów w ekonomii czy w polityce, żeby tak funkcjonować cały czas. Niemniej jednak jesteśmy jakby zdolni do pewnego grubego, ostrego, jednoznacznego zdania, powiedzenia nie kończymy, stop. Oczywiście ja się na tym nie znam. Co z tym dalej zrobić? Ja obserwuję rośliny, ja obserwuję ekosystemy, ja obserwuję zwierzęta i mikroświat, który w tym jest. I widzę, że jest bardzo źle.
i że skoro w południowo-zachodniej Polsce sosny umierają z braku wody, sosny, które rosną na wydmach, to jest już bardzo źle. I sądzę, że absolutnie jakby... bo chciałabym jeszcze nawiązać do tego myślenia o tym najmłodszym pokoleniu. Absolutnie trzeba wprowadzić jak najszybciej nowy przedmiot o ochronie środowiska, jako takiej czynnej. Od razu. I to od pierwszej klasy. Że to funkcjonuje, jest obok nas. Natomiast byłabym w kontrze do pana mówiącego, który o wyobraźni, o cyfrowych narzędziach. Otóż przeprowadziłam ostatnio tydzień temu zaliczenie egzamin z moim studentom zdalnie, którzy byli obłożeni notatkami, mieli dostęp do Wikipedii, do wszystkiego, natomiast nie mieli tej wiedzy w głowie, ponieważ byli w złudzie, że skoro mam Wikipedię, mam telefon w kieszeni, to ja mogę stworzyć refleksję. Refleksję zbuduje człowiek tylko z wiedzy. Musi być materiał dla stworzenia tej wyobraźni, na budowanie wyobraźni. Nie ma jej u ludzi. I dlatego jakby, nie ma wiedzy, nie ma tej pracy, bo niestety, żeby posiąść tę wiedzę, trzeba usiąść i studiować. To jest ból. Nie ma tego. Więc wyjątkowo źle zdali studenci. Jestem zaskoczona. Zdecydowanie gorzej niż siedzieli przed kartkami w auli. Jakby to jest dla mnie gigantyczne zaskoczenie. Myślałam, że oni stworzą jakieś elaboraty. A tutaj plaża. Mhm. No więc ale w gry komputerowe sama gram. Bardzo lubię. Dzięki wielkie. Będziemy już ostatnią rundę podsumowującą. Ja tylko dodam, już profesor Orłowski tutaj też widzę, że chce dopowiedzieć, ale ja tylko krótko dziękuję za przywołanie nierówności jako aspektu tego wszystkiego. To jest bardzo istotny element krytyki w ogóle pojęcia antropocenu. Jest jeden z geografów zajmujących się tym pojęciem, Jason Timur, właśnie podkreśla, że antropocen wprowadza błąd, bo traktuje wszystkich ludzi jako równych, tak, i jednakowo odpowiedzialnych za tę kryterię, że dla niego on jest akurat neomarksistą, więc uważa, że lepsze pojęcie byłoby kapitałocen, prawda? I że ta odpowiedzialność rozkłada się proporcjonalnie do kontroli, można powiedzieć, kapitału, który jest siłą sprawczą w dzisiejszym społeczeństwie, i nie można taką samą odpowiedzialnością za stan środowiska obciążać mieszkańców, powiedzmy, nie wiem, Afryki, prawda? Którzy konsumują znacznie mniej i mają znacznie mniejszy wpływ na środowisko niż nawet najbardziej ekologiczni Szwedzi czy Duńczycy. Więc to, także to przywołanie jest bardzo istotne. Natomiast ja, zaczynając tą rundę i oczywiście zapraszając też do komentowania wcześniejszych wypowiedzi, chciałem jednak jedną rzecz specyficznie tutaj profesorowi jeszcze podrzucić. Otóż jest wiele inicjatyw związanych z kryzysem, które mówią właśnie, że powrotu do stanu sprzed nie ma. Jest taka inicjatywa miast C40, to jest sieć największych metropolii świata. Warszawa swoją drogą też należy do tej sieci, chociaż akurat nie sygnowała tej deklaracji, właśnie, która mówi, że powrotu do stanu sprzed nie ma, że trzeba właśnie wymyślić nowy model gospodarowania. Przykładem takiego nowego modelu jest to, co ogłosił Amsterdam w trakcie kryzysu, czyli wdrażanie, tak zwane, ja to nazywam ekonomia obarzanka, oni to mówią Daphnat Economy, czyli ekonomia pączka z dziurką, znaczy, która polega na tym, że jakby pole dla gospodarowania mieści się między dwiema granicami. Jedna to jest granica społeczna, która zdefiniowana przez cele zrównoważonego rozwoju ONZ-u chociażby, która mówi, że każdemu obywatelowi danej wspólnoty należy się jakieś minimum dostępu do edukacji, zdrowej wody i tak dalej, no ale zapewnianie tego minimum i ewentualnego czegoś więcej nie może być nie w zgodzie z granicą planetarną czy z granicami ekologicznymi, które po prostu są też zdefiniowane już w tej chwili mniej więcej liczbowo. No i że tak Amsterdam chce się rozwijać, prawda, właśnie w oparciu o tę filozofię, w ogóle odrzucając takie kategorie wzrostowe właśnie, że one są w tym momencie nieistotne. Nie to, że nie wykluczają wzrost, wzrost może być, ale on, jak mówię, to jest jakby są agnostyczne wobec kategorii wzrostu. Po prostu on może być, ale nie musi, bo nie o to chodzi. Jak patrzysz na takie propozycje, czy tu jest ścieżka właśnie w takiej redefinicji ekonomii, która jakby inaczej parametry swojego pola
aktywności. No to jest w ogóle jak pewnie pociągnięcie tego, co Barber pisał o tym, że tak naprawdę to miasta stają się tymi laboratoriami rozwoju, bo tam trzeba i społeczne, i gospodarcze, i kulturowe, i różnego typu rzeczy połączyć w jednym. Okazuje się, i co więcej, ci burmistrzowie są bardziej z tego rozliczani niż rządzący państwami, więc miasta rzeczywiście może są, no, w końcu nic dziwnego, jeśli człowiek jest taką istotą stadną, to oczywiście, że zgromadzone kilka milionów ludzi w jednym miejscu musi nauczyć się rzeczywiście żyć razem w sposób sensowny, więc to oczywiście ma sens. No, czy ten kryzys akurat zmieni wszystko, no to mieliśmy już poprzednią dyskusję, to nie wiadomo do końca. Natomiast myślę, że jak nie ten kryzys, to następny będzie po prostu zmieniać. Pewnie będziemy już w tej chwili mieli serię kryzysów różnych, które być może się będą układać w jakąś jedną całość, chociaż wydaje nam się, że każdy jest osobny, że każdy jest przez coś innego wywołany, a może już będziemy żyć w takim świecie, gdzie co 10 lat będzie kolejny kryzys, teoretycznie z zupełnie innego źródła się wywodzący, społecznego, finansowego, ekologicznego, zdrowotnego i tak dalej. Tak naprawdę można na to patrzeć jako na jeden świat wchodzący w proces, no właśnie, czegoś, co nazwałbym wymuszaniem dostosowania rozwoju do ograniczeń, które są. Oczywiście mądre działania mogą ten proces złagodzić i mogą spowodować, że będzie przebiegać twardziej. A jak mówię, no, nie mam wątpliwości, że natura sobie jednak mimo wszystko koniec końców poradzi. Jak człowiek będzie wbrew naturze działać, no to prędzej czy później to człowiek wygra. No tak jak w starym żarcie o Nietzschem i Bogu, że Bóg umarł Nietzsche, a potem na nagrobku Nietzsche umarł Bóg. No więc to mniej więcej tak będzie. Natomiast ja jeszcze wrócę tylko do jednej rzeczy, która to tutaj padła, ale ja powtarzam, ja jestem... Czyli jedyna rzecz, w którą wierzę, jako możliwość znalezienia odpowiedzi na te pytania, które są nie do znalezienia łatwego, to jest edukacja, mądra edukacja. My żyjemy w tej chwili w czasach niezwykłych, bo po raz pierwszy w historii człowieka problemem nie jest dostęp do wiedzy, do informacji, tylko nadmiar informacji. W związku z tym ja się absolutnie zgadzam z tym, że nasza edukacja, to co pani mówiła, że... Znaczy uważam, nasza edukacja nie uczy, jest cały czas tkwi w tym świecie odwrotnym. Problem polega na tym, że jak jest nadmiar, jak jest zbyt łatwy dostęp do informacji, to trzeba ludzi uczyć po pierwsze analizowania informacji, poszukiwania, weryfikowania itd., itd. Po drugie uważam, że w mądry sposób należy ich uczyć, w szkoła powinna ich uczyć no właśnie tego, czego pani zabrakło na egzaminie. Nie wiedzy, tylko raczej mechanizmów, jak szukać informacji i na tej podstawie przeprowadzać analizę i wyciągać wnioski. No ja jeszcze pamiętam, mnie w szkole uczono, no do tej pory pamiętam, Camp Ordovic, Cyril Devon, Pedmont Carn, chociaż nigdy z tego nie korzystałem potem w życiu. Doszedł antropocen teraz. Tak jest. Również te elektronowe 2P, powłoki elektronowe poszczególnych pierwiastków, klasyfikacje Linneusza i tak dalej, i tak dalej. Natomiast nikt mnie w szkole, ja nigdy w szkole nie usłyszałem na przykład pewnych tych fundamentalnych rzeczy o wymieraniach gatunków, o tym, jak się układa. Znaczy, czemu co te okresy geologiczne, historyczne tak naprawdę oznaczają i jakiego typu procesy zachodziły. Natomiast ilość informacji, którą mi kazano zapamiętywać, to jest dla mnie oczywiście bardzo zabawne dzisiaj, bardzo mnie to bawi, że tyle rzeczy kompletnie dla mnie niepotrzebnych znam, ale po drugie rzeczy, które bez kłopotu dzisiaj znalazłbym, w jednej chwili znajdę w Wikipedii. Więc oczywiście uważam, że potrzebujemy fundamentów, wszędzie na całym świecie oczywiście, ale my jesteśmy w stosunku do wielu krajów jeszcze mocno do tyłu, potrzebujemy fundamentalnej zmiany edukacji, również bazującej na tym, że trzeba uczyć czegoś innego. Ludzie muszą uczyć się, jak obracać informacją, gdzie szukać, jak szukać wiarygodnej, a nie samej informacji. To jest pewnie problem, z którym pani się zetknęła na tym egzaminie, że niestety nasi pani studenci nawet poszukać w internecie to umieli, natomiast nie umieli naprawdę tej informacji przetworzyć
na coś cennego. Dziękuję bardzo. Dostaliśmy sygnał, że mamy jeszcze 5 minut, więc to są, podzielimy jeszcze na 2,5-minutowe sekcje. Panie Arkadiuszu, to co jeszcze nie przypomniało się, co trzeba powiedzieć, to właśnie jedno, jest ten jedyne zdanie. Potrzebujemy, wszystko potrzebuje reżysera, który podejmuje decyzję i wybiera najlepszy wariant. Tylko że w tym momencie my jesteśmy reżyserowani przez przypadki, przez okoliczności od nas niezależne, a nie przez mądrych decydentów. Także odpowiedzialnych za takie szerokoplanowe, no, humanistyczne wykształcenie łączące język racjonalny, język sztuki. Przywołam postać Simony Kossak, która była znakomitym naukowcem, ale zawsze mówiła, że najważniejsze i najtrudniejsze jest połączenie wiedzy i wrażliwości. To jest chyba najlepsza, najkrótsza, najbardziej ogólna, ale chyba najbardziej trafna definicja. Dziękuję bardzo. Pani Urszulo. Zaczęliśmy od biologii, to teraz skończmy na poezji może. Właśnie. Namawiałabym do czytania w ogóle poezji. To też jest dziwne, że poezja jest przecież takim literackim memem. Jest skondensowaną jakąś opowieścią, jakimś czymś bardzo ciekawym, może być mądrym, może być zabawnym, może być po prostu zabawą słowa, a i tak dalej. I tego nikt w Polsce nie czyta. Ponieważ poezję w Polsce wciąż, i to też jest naleciałość szkolna, poezję traktuje się jak rebus do rozwiązania, o czym mówił autor. Zamiast, i tu nawiązuję do poprzednika, zamiast dać pole do wrażliwości własnej, do własnej wolności, własnej interpretacji. I to samo kuriozalnie musi dotyczyć nauk ścisłych. Musimy się nauczyć różniczkować, musimy nauczyć się języka matematyki, musimy się nauczyć pewnych mechanizmów, ale własną interpretację mamy prawo mieć silną i jakby krytyczną wobec rzeczywistości. Uwielbiam studentów, którzy chcą mnie zagiąć. Ich pamiętam najbardziej. Uwielbiam ich. Nikt tego nie chce robić, bo boją się, że coś będzie. Jakby tego bym życzyła wszystkim, żebyśmy po prostu odpuścili sobie ten rygor i pozwolili sobie błądzić. Wszystkim. Od dziecka do starości. Przeczytałam niedawno książkę Moni Szolet Tyrania rzeczywistości. Ona właśnie bardzo mocno woła. Gdzie są marzyciele dzisiaj? Dlaczego ludzie nie marzą? Albo jeśli marzą, dlaczego myślą o posiadaniu? Jakby gdzie żeśmy się zgubili w tym? Więc tego bym życzyła wszystkim. I tego mi najbardziej dzisiaj brak. Więc jakby rozmowa z ludźmi, ze studentami, z dziećmi, ze wszystkimi właściwie, tak? Wszyscy są zmęczeni. Więc nie wiem, co się musi wydarzyć. Okazuje się, że koronawirus niczego nie zmieni. Wszyscy tęsknią za starym światem. Więc jakby nie wiem. Więc nie wiem po prostu. No i z tym pytaniem, taką mądrą niewiedzą, zostawiamy Państwa przed komputerem Państwa tutaj. Nie będę podsumowywał, raczej właśnie pytaniem wyjdźmy. Parę podpowiedzi istotnych moim zdaniem jest tutaj w tej rozmowie. Teraz pytanie tylko jak właśnie, czy potrzebujemy kolejnych kryzysów i kolejnego jakby osuwania się w przepaść, żeby w końcu dostrzec to, co mówimy tutaj i co już się pojawia jako rekomendacje, nie tylko spostrzeżenie, nie wiem, właśnie to zależy od nas, od każdego z nas w sumie, ale jak mówię, już nie będę tutaj manifestu żadnego jako podsumowanie wygłaszał. Zapraszam też do lektury naszych książek, wszystkich razem tam też jakaś łamigłówka dotycząca tego świata się ujawnia z jakimiś propozycjami, więc myślę, że... I do grania w gry komputerowe. Ale i do gry, dobre gry komputerowe zdecydowanie tak. Także dziękuję Państwu, dziękuję Pani za udział. Technika nie zawiodła, także mogliśmy być razem dzięki właśnie nowym technologiom. Państwu dziękuję, Paniom za tu pomoc w przekładaniu tej trudnej materii też dla tych, którzy nie mogą normalnie uczestniczyć. I dziękuję serdecznie. Jeszcze program się nie kończy, więc zapraszam na kolejne punkty. Dziękuję bardzo. Ja też bardzo dziękuję naszym gościom. Bardzo dziękuję naszym gościom. Państwa proszę o pozostanie jeszcze na miejscach. Dziękuję serdecznie. Dziękuję. Szczególnie dziękuję
naszej gościni, która jest od nas oddalona może fizycznie, ale duchem razem z nami. Zgadza się? No właśnie. Tak, słuchajcie, to była ta tajemnica, usprawiedliwienie, dlaczego pani Uli nie ma razem tutaj z nami. Proszę państwa, ja już państwu podziękowałem, tak. Już po pracy. Dziękuję bardzo. A do mnie na scenę poproszę panią wójt Dorotę Zmarzlak, poproszę pana Czesława Piecionka oraz panią Małgosię Konopkę, dyrektorkę naszej gminnej biblioteki. O. Proszę państwa, pani wójt, pani czy ja pierwszy? A, króciutko, to proszę bardzo. Ja króciutko, bo ja jeszcze chciałam na temat tej ostatniej debaty, chciałam gorąco podziękować państwu. Naprawdę ja się niezwykle wkręciłam w to, co mówiliście, w to, co mówiła pani Urszuli, już z nami nie ma. I jeszcze chciałam wam powiedzieć, że wiecie, to takie miałabym ochotę zadać wam pytanie, kto ma to zrobić, tak? Kto ma ten świat zatrzymać, skoro koronawirusowi się nie udało, to komu to ma się udać? No, rozumiem, że nauczyciele, tak? Z tego, co mówiliście. Ale to podjęcie tej rękawicy odrzucenia wzrostu jest bardzo trudne, tak? Bo my, jeśli mogę zdradzić, to ja tak trochę próbuję to robić w naszej mikroskali małej podwarszawskiej gminy i zapewniam was, że nie kosić jest trudniej niż kosić. Najłatwiej jest wylać asfalt i to wszystko jest proste. Dużo trudniej jest tego asfaltu nie wylać w jakiś sensowny sposób. Więc bardzo gorąco dziękuję za tą debatę. Będę ją szerować i popularyzować. Panią Ulę musimy to do nas przywieźć ponownie. Bardzo dziękuję i państwa też zachęcam do przeczytania książek naszych panelistów i już wracając do tematu festiwalu, przepraszam za odbiegnięcie od niego, chciałam bardzo podziękować przede wszystkim, podziękować wszystkim naszym mieszkańcom obecnym tutaj w bardzo niewielkiej ilości na sali, obecnych przed komputerami i wszystkim państwu, którzy nas oglądali chyba w wysokiej liczbie kilku, jeśli nie kilkunastu tysięcy w przeciągu ostatnich dni, zaprosić na festiwal za rok i chciałam podziękować wszystkim osobom tutaj od nas z gminy, które były zaangażowane w organizację tego festiwalu. Dziękuję. Ogromnie się bałem, że pandemia jednak nie pozwoli w tym roku na radości z książkami. Bardzo się cieszę, że spotkania się udało zorganizować. Myślę, że trzeba głośno powiedzieć, że gdyby nie Bogdan, jego energia i takie przekonanie, że to musi być, to do tych spotkań by nie doszło. Zorganizował wokół siebie wspaniałych ludzi, mówię tutaj o całej ekipie technicznej, wszystkie środki, które właśnie gdzieś tam z tyłu widzimy. Ja nie wierzyłem, że to jest możliwe, że 2,5 tysiąca ludzi ogląda nasze debaty poprzez internet w pierwszym dniu, w piątek. Jakie wnioski? No, wnioski są takie, że jak najwięcej ludzi pióra i książek w gminie Izabelin. Natychmiast, jak to będzie tylko możliwe, powinniśmy wszystkie te mądre książki, o których tutaj była mowa, przygotować do sprzedaży, do możliwości ich przeczytania. Wnioski takie oczywiste, no to oczywiście za rok obowiązkowo lekcja dla młodzieży z panią Urszulą Zajączkowską. To tak, ten pomysł z lekcją komiksu wypalił znakomicie. Myślę, że pomoc szkole, pomoc nauczycielom właśnie poprzez przygotowanie właśnie osób, którym wierzymy, którzy nam się podobają, powinien być powtarzany jak najczęściej. Trzeba pomyśleć, jak zameldować pana Arkadiusza Szarańca w naszej gminie, tak żeby na co dzień mógł właśnie służyć swoją obecnością. Wiem, jak wspaniałe to poranne dzisiejsze było spotkanie i jak wiele radości przyniosło jego uczestnikom. Wspaniała debata wokół Trymanda. To, jak wiele emocji budzi ciągle pisarz, który zmarł w 1985 roku i który tak naprawdę wcale nie jest tak dzisiaj często czytany, przez wielu lekceważony, ale jako osoba przedstawiona przez
trójkę ciekawych i bardzo takich energetycznych właśnie autorów powoduje, że natychmiast te książki się sprzedają. W ogóle obecność pisarza wszędzie w społeczeństwie jest szalenie ważna. Wincent Sewerski, który przemawiał tutaj do Państwa, w ciągu 10 minut sprzedał wczoraj wszystkie egzemplarze książek, które zostały przywiezione. To na co dzień się nie zdarza, to się nie zdarza nawet na dużych targach. No i wczorajszy dzień właśnie szpiegowski plus to, co się dzisiaj wydarzyło, to połączenie właśnie od komiksu aż do głębokiej wiedzy, wielka radość. Bardzo się cieszę, że to się wszystko dzięki Państwu udało i dziękuję wszystkim za obecność. Ja również chciałam bardzo serdecznie podziękować za możliwość zorganizowania izabelińskich spotkań z książką, szczególnie pani wójt. Pani Dorota, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję panu Bogdanowi. Bez jego zaangażowania i wiary, że to się odbędzie, to nie byłoby tych spotkań. Chciałam również podziękować panu, panie Czesławie. Jest pan z nami już 22 raz, także bardzo, bardzo dziękuję od samego początku. Chciałabym podziękować osobie, która bardzo mnie wsparła, Maryli Łukasińskiej, która 21 razy, Marylko, organizowałaś te spotkania, a teraz mnie wspierałaś. Bardzo, bardzo serdecznie ci dziękuję. Chcę bardzo serdecznie podziękować wszystkim pracownikom Centrum Kultury Izabelin i dyrekcji, którzy mnie bardzo wsparli, moim koleżankom z biblioteki w Izabelinie. Dziękuję wam, dziewczyny, pracownikom Urzędu Gminy, którzy też pomagali. Bardzo dziękuję również całej pomocy technicznej, panom kamerzystom, dźwiękowcom, panom fotografom, Pawłowi, który obsługiwał naszą platformę. Bardzo, bardzo dziękuję również wszystkim tym osobom, którzy nas odwiedzili na stronie internetowej, przyszli nas, zobaczyli. Bardzo wam dziękuję. Myślę, że przyjdziecie na drugi raz i zapraszam na 23. izabelińskie spotkania z książką. Myślę, że już nie będzie pandemii. Dziękuję. No dobrze, to teraz proszę Państwa, ja mam najdłuższą listę, także jeszcze muszą Państwo chwilę wytrzymać. Dlatego, że nie mogę w tych podziękowaniach nie wspomnieć o tych, których w ogóle nie było widać, ci niewidoczni, bez których ta cała impreza by się nie odbyła. To przede wszystkim Paweł Gawlikowski, Daniel Woźniak i Bartek Stawarski z obsługi IT. To są ci ludzie, którzy zrobili nam stronę, którzy cały czas teraz siedzieli na drutach, żeby ci Państwo, którzy oglądają nas za pośrednictwem sieci, mogli nas widzieć. Wspaniały Wojtek Ciejka z Piotrkiem, którzy stali za kamerami i sprawili, że to wszystko, co tu się działo, trafiało do transmisji online. Dziękowaliśmy już Centrum Kultury Izabelin, dziękujemy oczywiście Urzędowi Gminy Izabelin. Bez Gminnej Biblioteki Publicznej sprawa by się nie odbyła. Pani Małgorzata Konopka wzięła na swoje barki organizację festiwalu. Ja myślę, że to, że biblioteka publiczna organizuje festiwal literacki, to jest coś tak naturalnego, że tak po prostu powinno pozostać. Specjalne podziękowania już były mu składane, ale ja nie mogę od siebie ich nie złożyć. Dla pani Maryli Łukasińskiej, która organizatorce dotychczasowych 21 spotkań. Proszę Państwa, bez jej tajemnej wiedzy, Maryla, może pozwól do nas. Bez jej tajemnej wiedzy, wielokrotnie tutaj przywoływana moja wiara, zapał i inne bardzo sympatyczne i miłe rzeczy, o których usłyszałem, po prostu ległyby w gruzach. Marylka rzeczywiście nam bardzo pomogła. Proszę Państwa, no i teraz najważniejsze osoby. Muszę powiedzieć, kogo tutaj zdążyliśmy oglądać. A więc komiks, Berenika Kołomycka, Tomasz Samojlik, Henryk Glaza z Gdańska, których prowadził Szymon Holzman z Kultury Gniewu, Agata Tuszyńska, Mariusz Urbanek, Marceli Woźniak. Oni z kolei byli dryfowani przez Jerzego Kisielewskiego, niesłychanie brawurowego prowadzącego. I to była grupa Tyrmanda. Szpiedzy,
czyli Piotr Niemczyk, Wincent V. Sewerski i Cezary Harasimowicz, których przesłuchiwał również Maciej Orłoś. No i dzisiejsza ekipa: Urszula Zajączkowska, Edwin Bendyk, Witold Orłowski, profesor Witold Orłowski, Arkadiusz Szaraniec, Michał Sutowski, którzy zajmowali się antropocenem. Pani wójt Dorota Zmarzlak była tą osobą, która, kiedy już rzeczywiście bardzo wątpiliśmy w różne rzeczy, mówiła: no zaraz, ale przecież pracujemy dalej. No i pracowaliśmy. No i na sam koniec powiem państwu, że ojciec rzeczywisty i chrzestny tego festiwalu, Czesław Awiecionek, który 22 lata temu wymyślił izabelińskie spotkania z książką, sprawił tym nam potworny kłopot, no bo jakżeż tutaj w ogóle tę długą nazwę używać, czy to w sieci, czy w internecie. No jest duży zgryz, no ale cóż zrobić, z szacunku dla ojca chrzestnego utrzymujemy cały czas tę nazwę i mordujemy się z jej długością. Proszę państwa, Krzysztof Ścierański po 12 latach, za chwilę ten pan, który tutaj obok, tam z tyłu stoi z tą piękną gitarą, teraz próbuje dźwięk. Jeszcze chwilę sobie tam pobrzdąka, żeby zestroić się z naszymi panami od dźwięku i za chwilę będzie koncert, ale powiem państwu jeszcze, że na stronie internetowej mieliśmy unikatowe ponad 1000 osób, które by oglądały nas na stronie, to jest jeszcze bez Facebooka, to jest sama strona, w tym byli goście z USA, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Irlandii, Włoch i Szwajcarii. Miasta, które nas najbardziej oglądały na stronie internetowej, to Warszawa razem z okolicami, niestety nie mam dla Izabelina danych, ale to Warszawa plus okręg, Wrocław, Gdański, Kraków. Zasięg postów to było 72 728 osób. Najbardziej oglądane filmy, czyli transmisje, to była Legenda Tyrmanda, drugi komiks, pierwszy Sewerski, pierwszy komiks i Dyskusja po szpiegu. Tak mi napisał pan od IT. Proszę państwa, wyświetlone minuty, 38,5 tysiąca minut naszych filmów. No i te wszystkie osoby zapraszamy na kolejne edycje naszego festiwalu. A teraz po krótkiej przerwie i próbie dźwięku przed państwem wystąpi Krzysztof Ścierański. Przewietrzenie sali i wracamy na koncert.